Dzień dobry do czorta. Dzisiaj krótko o schizofrenii. Wiedz, że coś się dzieje. Z jednej strony nasi mędrcy mówią nam, że czas pokoju się skończył i przed nami czas wojny. The post-war epoch is gone. We are living in new times. In a pre-war epoch. I w związku z tym teraz będziemy wdeptywać w ziemię. Putina wgnieciemy w ziemię. Z drugiej strony Unia i NATO nie mają wątpliwości, że armia powinna być przede wszystkim przyjazna planecie, zielona, proekologiczna. Dlatego, że się planeta pali, panie redaktorze. I pewnie będziemy mieli okręty podwodne na baterie, a czołgi napędzane wiatrakami. To mi się podoba. O to chodzi. Będziemy zatem nasze armie wyposażać w miotacze bakłażanów, wyrzutnie jarmużu i napalm ze szpinaku. Ale to jeszcze nic, bo nowoczesna armia musi być uśmiechnięta, otwarta i inkluzywna. I właśnie dlatego komendantem 381 batalionu Bundeswehry został Anastasia Bifang, człowiek, który wcześniej był chłopem, ale potem mu przeszło i teraz jest kobietą. I nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że pani Anastasia wyobraża sobie bojowe jednostki w dość niecodzienny sposób. Jeżeli stoicie, to usiądźcie, a jak siedzicie, to się napijcie, bo to nie jest fake. Koniec świata. Ważna. O nie! Jesteśmy zgubieni. Zrozumieć tego chyba się nie da. Można najwyżej się pośmiać. A jeżeli chcecie pośmiać się z absurdów naszej rzeczywistości, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć tutaj. W książce Do czorta absurdów nie brakuje i nie brakuje również fantastycznej przygody z panem komendantem. Jeżeli chcecie ją upolować, to wpadajcie na wymownie.pl. A tymczasem życzę wam miłego dnia i niech was wódz złogosławi.